Dla Kawalca jest to z pewnością jedno z najtrudniejszych wyzwań do tej pory. Gracjan Kęsicki to bardzo doświadczony zawodnik i w tym momencie będzie pewnie szukał poddania w parterze. Myślę, że tutaj sam charakter dla Kawalca może nie wystarczyć. Ale kto wie, mam nadzieję, że może w stójce uda mu się troszeczkę zmienić losy tej walki. No tutaj widzimy, że zebrali nam się kibice z AK Champions, w szczególności Krystiana Kawalca. Zobaczymy, czy też przyjechali kibice Gracjana Kęsickiego, ale Gracjan już swoich kibiców ostatnio Przemyślu miał, którzy go nieśli. Trzeba pochwalić kibiców, że kiedy tylko wychodzą ich zawodnicy, są naprawdę aktywni. Tak, i słyszymy, że i jeden, i drugi ma tutaj swoją rzeszę kibiców za sobą. Więc no czekamy, czekamy. No ja mam tak po cichu przekonanie, że mamy tutaj potencjał na walkę wieczoru. I miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie. W narożniku niebieskim Gracjan Kęsicki, w narożniku czerwonym Krystian Kawalec. Walka w MMA Semi Pro, kategoria 77 kilo. I widzimy, że Kawalec na razie stara się wywierać presję. Czy przednimi kopnięciami, czy ciosami, czy lewym ciosem prostym, ale tutaj starał się od razu zaatakować właśnie Kęsicki. No ja myślę, że Gracjan Kęsicki po gdzieś tam chwili w stójce, jeżeli stwierdzi, że... Ale teraz doszedł prawy tak. Na głowę Kawalca, ale Kawalec stoi. A myślę, że Kęsicki jak stwierdzi w pewnym momencie, że Kawalec gdzieś w tej stójce nie daje za wygraną. Ale póki co to Kęsicki lepiej tak, sobie radzi. Bardzo dobrze schodzi pod tym lewym prostym i od razu właśnie skraca dystans i atakuje serią. Tak, i wydaje mi się, że teraz przechwytuje nogę, ale nie udaje się obalić Kęsickiemu. Troszeczkę się podpalił za bardzo w tej sytuacji. Kowalec wraca do stójki. Tak, ale na razie to doświadczenie Kęsickiego jednak robi swoje. Tak, tutaj spokojnie. Kunktatorsko nawet bym powiedział, czeka na to, aż Kawalec spróbuje zaatakować i rusza wtedy ze skracaniem dystansu i z kilkoma obszernymi ciosami. Teraz znowu jakiś tam cios doszedł do twarzy Kawalca. Jest na razie przez tę pierwszą minutę na pewno Gracjan Kęsicki celniejszy. I znowu tutaj próbuje, ależ pędzi, zamyka na klatce Kawalca. Odwraca teraz Kawalec sytuację. No i zobaczymy, jak tutaj w tym momencie poradzi sobie Kęsicki. I zapina teraz duszenie, czy udusi Kawalca. Kawalec próbuje się wydostać, ale bardzo ciasno tam zapiął Kęsicki. Czy uda mu się to zakończyć? Skończyć walkę tak samo jak ostatnią? Teraz próbuje uciec Kawalec. Nie wiem, czy to już nie są ostatki sił Kawalca. Czy to nie było klepanie czasami? Kawalec tak, teraz jest koniec! Klepanie! I Gracjan Kęsicki zwycięża walkę dokładnie w taki sam sposób jak poprzednio, tylko jeszcze szybciej. Tylko jeszcze szybciej, Kawalec no dał się tutaj złapać, wyszedł chyba ten brak doświadczenia. Próbował docisnąć do klatki Kęsickiego, ale Kęsicki jak profesor zapiął to duszenie, już nie wypuścił, bardzo ciasno Kawalec musiał odklepać. Wielkie brawa dla Gracjana Kęsickiego, tutaj potwierdził, że to doświadczenie było po jego stronie. Chyba jeszcze trochę za szybko dla Kawalca na pojedynek tej rangi. Antinox, mecenas sportu. Dziękujemy za wsparcie, a drugą nagrodę będzie wręczał członek zarządu powiatu sanockiego, pan Andrzej Chrobak. Szanowni Państwo, w pierwszej minucie 44 sekundzie pierwszej rundy przez poddanie walkę wygrywa zawodnik Spartakusa Rzeszów, Gracjan Kęsicki!